Gdy ja byłam dzieckiem i tutaj mieszkałam, chodziłam do szkoły, to moi koledzy z Gdańska, Słupska i Warszawy przyjeżdżali tutaj właśnie po to, żeby zwiedzać te podziemia. Chełm ma dużo skarbów, ale podziemia zawsze były takim punktem koniecznym do odwiedzenia, więc wydaje mi się, że one są bardzo atrakcyjne, warte podkreślania i myślę, że będziemy robić wszystko już w tej chwili przy udziale Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, żeby było o nich jeszcze głośniej. Stąd ta trasa wirtualna, stąd ten skaning 3D. A czy da się powiększyć jeszcze tę trasę? Poczekajmy, kontynuujemy badania, zobaczymy, co będzie można wirtualnie udostępniać. Turystyka to też jest gałąź przemysłu i wiele miejsc na świecie żyje z turystyki i może to jest czas, żeby Chełm też to dostrzegł. O, jesteśmy z daleka bardzo, bo jesteśmy z gór, jesteśmy z Żywca. Jesteśmy tutaj z tego powodu, że odbywają się w Siennicy Różanej Mistrzostwa Polskiej Formacji Tańca Towarzyskiego i przyjechaliśmy z młodzieżą, żeby wziąć w tym udział. I przy okazji zwiedzić Chełm. Z Irlandii. Ja pochodzę z Chełma. Jesteśmy na wakacjach z dziećmi. Były wcześniej za małe, dopiero czekałyśmy, bo oczywiście tutaj jest duch i była obawa, że się możemy przestraszyć, ale teraz są wystarczająco duże. Tak, nie boimy się bielucha. To prawdziwy duch, prawda? Nie. Tak. Chełm jest piękny. Podoba mi się bazylika, rynek i ludzie, którzy tu mieszkają. Są naprawdę mili. Dzień dobry Państwu. Zaraz ruszamy do chełmskich podziemi kredowych. Czy mamy tutaj jakieś dziecko, które chciałoby obudzić ducha bielucha? Nie. Okej. Three times. O, porządnie, aż drzwi się otworzyły, więc myślę, że duch usłyszał. Tak więc zapraszam Państwa do podziemi kredowych. Idziemy na prawo, na lewo, żeby nikt z tyłu nie stał. To ja bym potrzebował skaner. Markery. Dobra, masz najpierw markery. To ja go ustawiam na pierwszą pozycję. Druga będzie tu centralnie, żeby złapał nam jak najwięcej do góry. Punktów do góry. No, przestawiamy się jakby do kolejnego punktu pomiarowego. My oczywiście wcześniej, przed ustawieniem skanerów, staramy się określić, co z danego skanu będzie widoczne. I na tej podstawie naklejamy markery tak, żeby ewentualnie te punkty charakterystyczne były widoczne równocześnie z jednego skanu, jak i z drugiego. To nam umożliwia potem dość sprawnie połączyć ze sobą poszczególne obrazy. Czyli w miejscu, gdzie teraz stoi skaner, niejako my będziemy jako obserwatorzy i będziemy sobie mogli dookoła obserwować. A oprócz tego będzie można wyjść jakby z tego skanu, stanąć z zewnątrz i zobaczyć trójwymiarowy obraz z pewnej odległości wszystkich wyrobisk. Wtedy będzie widać, jak te wszystkie wyrobiska między sobą przebiegają i jak kształtują się względem powierzchni terenu. No, na pewno jest to ewenement w skali kraju, jeśli chodzi o tego typu obiekt. Z samą kredą nigdy nie miałem bezpośrednio do czynienia. Jedna rzecz mnie zaskoczyła, że zakładając, że to jest tam od XIII do XVII wieku ta główna eksploatacja, że w tak dobrym stanie przez tyle stuleci te wyrobiska pozostają. No i druga rzecz to jest no, ta niewiadoma, to znaczy ile tych wyrobisk jeszcze jest, jak one się tutaj rozkładają pod całym starym miastem. Kto wie, czy nie w kilometrach można liczyć te chodniki. No a to, co my w tej chwili robimy, no to eksplorujemy te mniej znane, a że jest ograniczony dostęp do nich, no to zaproponowaliśmy tu współpracę z miastem w kontekście wykonania trójwymiarowego modelu wszystkich podziemi, które są dostępne w tej chwili. Może uda nam się również przygotować taki wirtualny spacer. Tak jak jest na Google Maps spacer, no to w podobnej formule może zobaczą te niedostępne wyrobiska. Dobrze, zaszliśmy sobie teraz do miejsca, które nazywamy komorą Daniela. Ale jest to nazwa tylko poetycka, ponieważ tak naprawdę jesteśmy w miejscu dawnej katastrofy budowlanej.
A dlaczego katastrofy? Otóż w tym miejscu dawniej przecięły się ze sobą trzy niezależne od siebie tunele na różnych wysokościach. To z kolei spowodowało ich zawalenie się właśnie w tym miejscu. Dlaczego w ogóle do takiej sytuacji dochodziło? Dlaczego te korytarze się tak często ze sobą przecinały? Czy nikt tego nie nadzorował, nie kontrolował, w jaki sposób one są prowadzone tak, żeby były prowadzone bezpiecznie? Właśnie chodzi o to, że nie. Przez całą historię tych podziemi możemy mówić o historii inicjatywy prywatnej. Każdy, kto tylko chce, no i kto może oczywiście, ten schodzi do własnej piwnicy, no i tam w ścianie zaczyna kreować taki kredowy tunel. Z tego powodu one się często przecinały, no jeszcze pół biedy, kiedy się przecięły na jednym poziomie, ale najgorzej, kiedy się przecinały na kilku różnych poziomach, no bo wtedy się zwyczajnie zawalały. A skoro zawalało się pod ziemią, to zawalało się również nad ziemią. Mamy w Chełmie przez setki lat do czynienia z osuwaniem się gruntów, z osuwaniem się terenu, czy też zawalaniem się fragmentów ulic i fragmentów chodników. Najnowsze i miejmy nadzieję ostatnie takie wydarzenie miało miejsce w roku 1965. Ulicą Lubelską przejeżdżał samochód ciężarowy i mniej więcej na wysokości tam, gdzie wchodziliście Państwo do naszych podziemi, tam zawaliła się pod nim ulica na dobre 8-10 metrów w dół. No i właśnie to było impulsem, żeby zacząć badania pod ziemią, żeby zacząć badać te podziemia, bo wiecie, że wtedy, w latach 60. to wszystko było owiane jeszcze mgłą tajemnicy. Samo wydobycie kredy kończy się w wieku XIX, więc można powiedzieć, że przez prawie 100 lat te korytarze są pozostawione same sobie. A zatem lata 60. i lata 70. XX wieku to intensywne badania tutaj w podziemiach. Wtedy również pada pomysł, żeby połączyć ze sobą kilka krótszych odcinków korytarzy, no i stworzyć z nich taki jeden dłuższy, kilometrowy odcinek, który jest oczywiście trasą, którą teraz sobie przemierzamy. Mamy wyrobisko, możemy tam nawet krok przejść, które jest połączone z wyrobiskiem, można powiedzieć, szybowym. No widzimy tu taki szybik, który dochodzi do jakiegoś budynku. No widać tam konstrukcję stalową, jakiś właz. Pełniło to pewnego rodzaju może jakoś skrzyżowanie, bo widzimy wyżej dochodzące wyrobisko z innej przestrzeni. Później wyjdziemy sobie do góry zobaczyć, czy tam znów nie rozciąga się jakiś układ wyrobisk, który dotychczas nie był zinwentaryzowany, no bo jesteśmy obok trasy. Z trasy nie widać tych wyrobisk. Nawet nie wiemy w tej chwili, pod jakim budynkiem jest ten szybik. To wszystko połączymy i naniesiemy na mapę zasadniczą albo na ten skanik powierzchni terenu. To wtedy nam wyjdzie, pod którym domem albo pod którym mieszkaniem jest taki, no myślę, że tu mamy z jakieś 10 metrów otworu w dół. No i oczywiście stanowi to taką też podstawę później do takich obliczeń, które wskażą, na ile bezpieczne w tym stanie są te wyrobiska, bo tak jak zresztą tutaj pan może nieświadomie przychodził do nas, no to przemieszał się po półce, która ma raptem 40 centymetrów kredy, prawda? Także tak, no widzi to pan. To są wszystko naturalne. Właśnie tak kreda ma tendencję do odspajania się, dlatego tak wnioskuję, że na samym końcu no, dawni mieszkańcy, jak tutaj pracowali, ciosali sobie bardzo malutkie krawędzie, widać tutaj takie łuski, po to, żeby wytworzyć właśnie odpowiedni kształt, ale żeby nie odspajały się duże bloki. I w ten sposób jakby zachowywał stateczność takie wyrobisko. Stąd widać duży kunszt tych osób, które tutaj prowadziły takie prace eksploatacyjne. Trasa, która jest udostępniona, jest zabezpieczona w sposób taki, w jaki się zabezpiecza kopalnie, bo ona musi być bezpieczna dla zwiedzających, musi być wymiana powietrza. Jest to trasa pięknie przygotowana, bezpieczna, którą chętnie turyści przyjeżdżający do Chełma zwiedzają. Aczkolwiek są wyrobiska, które do tej pory nie były zwiedzane. Ja je oglądałam razem z naukowcami z AGH pod takim kątem, czy moglibyśmy rozszerzyć trasę przeznaczoną do zwiedzania, ale to jest tylko takie na razie marzenie i zamysł. Podziemia kredowe, słucham. Tak. Dobra, 22 września. Podziemia są oblegane przez szczególnie grupy zorganizowane szkoły i przedszkola. Nie przypominam sobie,
takiego września. Tak jak w wakacje mówiliśmy, że jest Armagedon, to tak samo możemy powiedzieć, że we wrześniu, jeżeli chodzi o grupy zorganizowane, to jest oblężenie podziemi. To myślę, że jeden z lepszych sezonów letnich. Jeżeli nic się nie zmieni, to zakładam przy takim oblężeniu września, że te 7-10 tysięcy turystów jeszcze w tym roku obsłużymy, jak nie więcej, więc myślę, że możemy się zbliżyć do wyniku z roku 19, mimo tego, że 3 pełne miesiące, czyli styczeń, luty i kwiecień, mieliśmy nieczynne. Zapraszam, chodźcie dalej, bo tutaj się nie zmieścimy w jednym korytarzu. No dobrze, zaszliśmy sobie teraz do komnaty ducha Wielucha. Ale to miejsce jest zwane przez nas również komnatą życzeń. A to z tego powodu, że nasz duszek jest dobrym duszkiem i lubi się pokazywać swoim gościom. Co więcej, lubi im także spełniać życzenia. Żeby jednak takie życzenie mogło się wam spełnić, to musicie je pomyśleć w zupełnej ciszy oraz w zupełnej ciemności. Dlatego zaraz zgasną wszystkie światła. A kiedy zgasną światła, to nie robimy żadnych zdjęć, nie nagrywamy, chowamy latarki, telefony, wszystkie sprzęty do kieszeni, no bo duch się po prostu wtedy płoszy i nic państwu nie spełni. Witam w moim królestwie. Pozwólcie, że wam się przedstawię. Otóż mieszkańcy Helma nazywają mnie Wieluchem. Ale nie bójcie się, nie jestem złym duchem. Dzisiaj nie zrobię nikomu krzywdy, ale pod jednym wszakże warunkiem. Nie wolno na własną rękę oddalać się od przewodnika. Kto zaś ten warunek złamie, ten drogo za to zapłaci. Sprawię bowiem, że zgasną wszystkie światła, a korytarze mego królestwa poplączę tak, że ścieżka powrotna będzie jedynie niespełnionym pragnieniem. Było dużo krzyku, pisku, emocji. Fajna adrenalina była. To wy tak piszczałyście? Tak. Tak piękne miejsca jak Chełm, jak jego otoczenie, cała struktura architektoniczna Chełma i jego położenie, które pięknie było widać dzięki chociażby Tour de Pologne w tym roku, prawda? Bo z powietrza był filmowany Chełm i panowie, którzy przyjechali tutaj z ekipy przygotowującej Tour de Pologne, byli zachwyceni i mówili, że to przypomina miasteczka, które oni kojarzą na przykład z Francji. Mamy te cenne podziemia, o których ciągle dzisiaj mówimy i słusznie. To jest po prostu miasto magiczne, z piękną architekturą, z pięknym słońcem, tak jak dzisiaj widzimy, i z ciekawą historią.